Witam bardzo serdecznie, słuchajcie, to jest taka moja lipa, którą posadziłem wraz z początkiem mojego pszczelarstwa. Jak postanowiłem kupić sobie ulę, to postanowiłem też, żeby pszczoły miały co jeść. I tam widzimy jedną pszczołę, która sobie tutaj pomyka na tej lipie. Niebo wygląda tak, przed chwilą świeciło słońce, teraz pada deszcz. Obok tej cudownej lipy, która mi się udała, tam jest akacja, ale już jest wieczór, nie zobaczycie chyba tych kwiatostanów, ale są. To jest młoda akacja, 3 lata temu było wszystko tutaj wygolone, słuchajcie, do zera, tak jak tutaj. I zobaczcie, przyroda, miała tu być budowa, nie ma budowy i przyroda zrobiła sobie taki cudowny krajobraz, który mi pasuje zamiast tej budowy. Tutaj rośnie, słuchajcie, taka roślina, która u nas jest nazywana jeżyną. W niektórych regionach słyszałem jeżomalina i różne inne nazwy. Wiecie, co jest najciekawsze, że jak lipa kwitnie, to przechodzą burze. No i tam jest pszczółka jedna, która o, coś próbuje sobie dziubnąć, coś próbuje sobie skubnąć. Generalnie nie ma pożytku, bo jak pięknie pachnie lipa, nektaruje, no to burza przyjdzie i zmyje to wszystko. Dobre jest tylko to w tym wszystkim, że nie muszę podlewać ogórków i pomidorów. Czy tu znajdziemy jakąś pszczołę? Przymrozki, słuchajcie, wszystko po prostu. Ten sezon jest moim zdaniem już nieudany. No ale też i nie ma co narzekać i przesadzać, że jest najgorszy. A to są moje bzyki, które poszerzyłem o korpus. Ten środkowy im dodałem, bo tamten jest z miodu. I dalej jakaś tutaj kita wisi. Wyroić się nie mają zamiaru. Praca w re. Styropian sobie, słuchajcie, ciężarem własnej brody zrzuciły, a teraz go obgryzają. No także ja im ułatwiłem, one mnie poprawiły. Ten dzięcioł, słuchajcie, co mnie tutaj nawiedzą, to przyleciał nawet o tej porze roku i wywalił mi taką dziurę w korpusie, który idzie do utylizacji, bo tu jest płyta OSB, tam 1,5 cm i styrodur. I czego on tutaj szukał, jak tutaj nie ma pszczół? Wywalił po prostu. Na chybił trafił. Jakiś taki, no, nierozsądny ten dzięcioł. Tutaj, słuchajcie, jest zastawiona najstarsza rojołapka zgodna z naturą. I pszczoły, słuchajcie, w różnych dziuplach, barciach, gdzie nie da się wysprzątać w żaden sposób człowiekowi, zostają, wprowadzają się do takiej barci, czy też dziupli gdzieś tam w drzewie, do tego, co tam jest. Nie? Ja postanowiłem zrobić taki eksperyment i zostawić, słuchajcie, to tak jak jest, czy tutaj wlecą pszczoły na takie plastry. Tutaj widać, że motylica ostro działała, że tutaj rabowanie było, że tutaj coś tam. No po prostu bardzo brzydkie ramki. No i zrobimy sobie eksperyment, czy pszczoły tutaj przyjdą jakieś, czy też nie. Raczej u mnie w tej chwili nie obserwuję sytuacji jakichś rojowych ze względu na to, że pożytków nie ma, te pszczoły się w naturalny sposób nie rozwijają. Rozwijają się pszczoły u sąsiada, którym są podkarmiane. Tu jest też taka ciekawostka, słuchajcie, taki ul warszawski zwykły, który zostawiłem do kolekcji i po prostu nie wyciągałem z nich ramek, żeby zobaczyć, co się stanie. I mrówki zrobiły sobie tutaj mrowisko, naniosły pełno ziemi. I nie wiem, dlaczego wybrały to miejsce. Plus ślimaki, pleśń i cały armagedon świata. Tu mam kolejny taki ul warszawski, który zostawiłem, słuchajcie, i jak się przyjrzycie, to w tym ulu zamieszkało sobie jakieś zwierzątko i sobie naniosło tam różnych
pestek i tak dalej, i w tym ulu przezimowało to coś. Nie wiem, co to było, czy to było duże, czy to było małe. Tu jest kupa gnoju i ptaki, słuchajcie, sobie tutaj wydziubują nasiona różnego rodzaju, które już przefermentowały. Potrzebują jakichś składników najprawdopodobniej. A tutaj jest kolejny eksperyment, który postanowiłem kontynuować i zostawić jedną z rodzin pszczelich tylko i wyłącznie na jednym korpusie. I proszę zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Oczywiście się nie wyroiły. Zalały sobie po prostu, podniosły powałkę i tutaj mamy piękny bursztynowy miód. Tutaj jest symbioza z motylicą. O, wszystko, że tak powiem, działa. Aby, moi drodzy, dowiedzieć się coś na temat pszczelarstwa naturalnego i samodzielnie wyciągać z tego jakieś nauki, trzeba kombinować i eksperymentować. Obserwować zachowania pszczół i wszystkiego, co dookoła je otacza. Cała przyroda, ta symbioza, nie? Jak te mechanizmy działają, bo w przyrodzie nie ma próżni, nie ma dziury. Jednego nie ma, następne jest, zaraz wchodzi w to miejsce coś następnego i to jest cały czas taki ciąg łańcucha, można powiedzieć, życia. Pszczoły na przykład w barci, słuchajcie, odejdą z tego świata z jakichś powodów, na przykład braknie im jedzenia, czy też waroza je wyeliminuje, no to zobaczcie, wchodzą następne organizmy, które dzięki właśnie temu mogą funkcjonować i żyć. Bez tego by ich nie było, a wszystko jest potrzebne, bo w przyrodzie jest potrzebna równowaga. I teraz chciałbym powiedzieć kilka słów o działaniu pszczelarzy, szamanów, moim zdaniem. Kiedyś też troszeczkę moje zachowania pszczelarskie przypominały, słuchajcie, szamaństwo. Ze względu właśnie na tą taką ciekawość, jak to będzie, bo ja dużo czytałem różnych informacji i obserwowałem dużo różnych filmików, nie filmików, innych po prostu pszczelarzy, którzy się udzielali na YouTube'a i prezentowali różnego rodzaju rozwiązania, które miały działać na coś, w jakimś celu, tak? Na przykład pozbycia się warozy, czy też czegoś tam, czegoś tam, czegoś tam. Dzisiaj, słuchajcie, miałem troszeczkę czasu, dlatego że dzień jest taki, że cały czas na zmianę pada deszcz, burza i tak dalej. W związku z tym troszkę się nudziłem. A w zasadzie specjalnie, że tak powiem, wykorzystuję jako to, jako usprawiedliwienie, żeby trochę nic nie robić. Czasami nic nie robić. No i wszedłem sobie na internet i oglądam sobie filmiki pszczelarzy, youtuberów, którzy prezentują tam różne rozwiązania i tam wyświetlił mi się taki filmik. Muszę się schować głębiej, bo mi na telefon będzie padał deszcz. O stosowaniu cukru pudru, że ta metoda posypywania pszczół cukrem pudrem ma coś tam pozytywnie wpływać na pszczoły. Pozytywnie wpływać na pszczoły, ale w jakim znaczeniu się zacząłem zastanawiać, ponieważ ja poprzednich odcinków nie oglądałem, w których prawdopodobnie było wyjaśnione, dlaczego, na co to ma działać. Domyślam się, że na warozę i pszczelarz też mówi, że bardzo dużo ma czerwiu i tak dalej, no bo w ten sposób też podkarmia pszczoły. I mnie się zaraz tutaj zapaliła taka kontrolka w głowie, ponieważ zmiana przez pszczelarza, przez podkarmianie, czyli dostarczasz syrop cukrowy, dostarczasz, bo to jest wszystko skondensowane, tak? Pszczoły sobie lecą na kwiatek jakiejś tam rośliny, pobierają z tego nakrop i tak naprawdę tej słodyczy jest bardzo niewiele, zależy od rośliny, tak?
Generalnie jest dużo wody. Pszczoły potrzebują wody do wychowu czerwiu i tak dalej. No po prostu jak każdy organizm potrzebuje wody do różnych celów, i więc matka natura mu dała. A niewielka część tak naprawdę z tego to jest właśnie słodycz. Tak to nazwijmy, słodycz, która po odparowaniu wody przez pszczoły jest wykorzystywana jako magazyn, no obróbce całej oczywiście, poddają to pszczoły, jako do magazynu już miód, tak? Wysokoenergetyczny pokarm tak naprawdę. Pszczoły to robią po to, żeby przygotować się do zimowli, żeby miały co jeść na zimę i po przezimowaniu, żeby jak w naturze tego wszystkiego jeszcze nie ma, bo nie kwitną kwiatki albo bardzo słabo, zaczyna się to od krokusów i tak dalej. Przede wszystkim pierwsze rośliny dostarczają im pyłku, tak jak wierzba, iwa i różne inne. Pyłku, a nie do końca tak miodu. Poza tym to jest, słuchajcie, po zimowli pszczoła to jest stara pszczoła, więc ona nie jest tak do końca przystosowana z punktu widzenia eksploatacji. Czyli nie wiem, jak to do końca powiedzieć. Chodzi o to, żeby ona jak najdłużej żyła, żeby zdążyła wychować następne pokolenie. Czyli generalnie moim zdaniem ona nie powinna przerabiać miodu. Miód powinien być w ulu. Czyli pszczoły latem się przygotowują do zimowli, żeby im wystarczyło miodu przesianego pierzgą, plastry zrobione z propolisu, żeby to było zakonserwowane, zdezynfekowane, żeby ten propolis też mogły potem wykorzystać do czyszczenia komórek, dezynfekcji, tak nazwijmy to. I następne pokolenia, tak? Ta pszczoła zimowa ma wychować następne pokolenie pszczół. I to jest jej zadanie, a potem to jest high life, dlatego że już w przyrodzie się wszystko po prostu budzi, jest nowe pokolenie pszczół i one zasuwają i wiecie, jak to wszystko się wygląda przez okres wiosny, lata i do późnej jesieni, jaka jest aktywność pszczół. No i teraz co? Taki pszczelarz jeden z drugim w sezonie nie ma pożytku. No to posypię, załóżmy, pszczoły cukrem pudrem. Albo dasz im skondensowany syrop, albo dasz im, słuchaj, ciasto. Czy to wszystko tak naprawdę odbiega od tego, co pszczoły mogłyby otrzymać w naturze, bo ty chcesz, żeby miały. Ty nie chcesz poczekać na naturalny rozwój tych pszczół, bo one są do tego przystosowane, żeby poczekać. Wiadomo, nie będzie cały czas urodzaju, tylko no właśnie zdarzy się taki sezon, jak wam pokazuję, że jest lipa tak naprawdę. Z sezonu w cudzysłowie, bo tam jest lipa. Rośnie. No i teraz, czym to skutkuje tak naprawdę w mojej ocenie? Działanie pszczelarzy, którzy nagle dostarczają w sposób nienaturalny, przygotowany nienaturalny dla pszczół. Bo jakby pszczelarz był mądry, to by się zastanowił, może by zrobiłbym taką lurę właśnie, czyli lekko osłodzoną wodę z dodatkiem suplementacji, z dodatkiem minerałów, różnych, słuchajcie, innych tam rzeczy, zbliżoną bardzo do tego, że co jest w naturze. A jak pszczelarz daje im taki skondensowany, nie? To zaburza pH w ulu. pH w ulu. Jeżeli to pH w ulu zostanie za mocno zaburzone, to korzystają właśnie o tej porze, czyli zaczyna nam się lato, różne organizmy z tego korzystają, które właśnie, którym sprzyja to pH w ulu. Za słodkie, krótko mówiąc. I zaczynają się rozwijać różnego rodzaju choroby. A potem pszczelarz, jak już się namnoży tych różnych chorób, zaczyna drapać się w głowę,
I zaczyna potem na schyłek lata, czy też na jesieni, zaradzać temu, żeby zwalczać te choroby. Ja się zastanawiam, jaki to ma sens tak naprawdę. Tuningowanie. Jeżeli jesteś pszczelarzem, który chce po prostu mieć miód, pszczelarzem, który by chciał pszczelarzyć w sposób naturalny, to po co ty pchasz do tego ula jakieś produkty, nazwijmy to w cudzysłowie, skondensowane? No pszczoły się oczywiście ucieszą, oczywiście nastąpi też rozwój tych pszczół, bo jak je stunigujesz, dasz im syropu, mają dużo jedzenia, trochę pyłku, wiecie, bo teraz tak, nie ma pożytków, więc jest zaburzona jest równowaga też między ilością jedzenia w postaci właśnie nakropu a pyłku. Dasz im słoik 4-litrowy cukru 1:1, a pyłku nie. To pszczoły będą dobrze się rozwijać, czy nie? One pójdą w rozwój w oczekiwaniu na to, że pyłek się pojawi, bo myślą, że się pojawił pożytek, ale pyłku nie ma. Przełomowym takim w naturze okresem jest kwitnienie akacji, gdzie akacja daje nakrop, natomiast nie daje pyłku. Jeżeli nie ma roślin towarzyszących, które dają pyłek, to zauważcie, że na akacji następuje załamanie rozwoju rodzin pszczelich. Jest duża eksploatacja, one zrobią dużo miodu, ale potem czekają, krótko mówiąc, ten rozwój przysiada. Tak wynika z moich obserwacji. Więc lepiej moim zdaniem nie zajmować się tymi pszczołami, nie poszerzać ich. Nie, one sobie siedzą. Na ciasno nawet jak siedzą. Jak wiedzą, jaka jest pogoda, to nie podejmują jakichś nadmiernych działań. A właśnie w jednym z działań jest rojenie pszczół. Dlaczego wszystkie teorie są takie, że jak pszczołom w ulu jest za ciasno, to się roją? Czy to jest główny powód rojenia się pszczół, że jest im za ciasno? Czy matka ograniczona? Czy to nie jest tak, że żeby się wyroić, to musi być w ulu bardzo źle? Czyli muszą być choroby i tak dalej, i tak dalej. Pszczoły przed tym chcą się ratować i uciekać. To jest punkt pierwszy. Druga sprawa odnośnie rojenia, to ja bym właśnie tutaj zwrócił uwagę na to, czy pszczoły wchodzą w stan rojowy, jak im jest naprawdę za ciasno, a jest dobrobyt. Nic im tam nie brakuje. No to jest oczywiście temat rzeka i można by... Ja tu se na ptaki patrzę, nie patrzę tutaj wam tak prosto w obiektyw, bo tu jest piękny spektakl, w związku z tym wybaczcie mi, że tak nie gadam z wami face to face. Bo obserwuję właśnie takie eksperymenty moje, gdzie trzymam pszczoły na jednym korpusie. Mają jedzenie, mają wszystkiego potąd. Nie mają warozy, bo zostały zresetowane kwasem mrówkowym. pH w tym ulu nie jest zachwiane w żaden sposób. To jest utrzymywane na właściwym poziomie rodziny pszczelej. Czyli są zadowolone, bo nic nie dostały ponadmiar, a na wiosnę kwas mrówkowy bardzo obniżył to pH. Czyli wyhamował rozwój pewnych organizmów, które negatywnie wpływają na kondycję pszczół, zdrowotną kondycję pszczół. Czyli rozwijają się różne grzyby, na przykład w ich organizmach, w czerwiu, różne bakterie i tak dalej. To zostało zresetowane. Ja teraz cały czas siedzę i obserwuję, słuchajcie, tak naprawdę, chodzę do tych moich rodzin eksperymentalnych. I czy to nie jest właśnie właściwa droga? Nie grzebać w ulach, nic im nie dawać. Zastanówcie się, moi drodzy, nad tym. I piszcie w komentarzach, co myślicie o tym. Ja tu oczywiście poruszam temat amatorskiego pszczelarstwa w
takiego naturalnego. Natomiast oczywiście inaczej to będzie wyglądało w pasiekach hodowlanych, które produkują matki pszczele, którzy niesamowite ilości miodu produkują, różnych produktów z ula dostarczają. To zupełnie inaczej tam będzie funkcjonowało. Po prostu strategia prowadzenia takiej pasieki jest zupełnie na innych warunkach. Więc tego tu nie omawiamy. Ja kiedyś tak się porwałem z motyką na księżyc, że miałem blisko 300 rodzin pszczelich i doświadczałem po prostu tego wszystkiego. A potem zaświeciła mi się tutaj taka kontrolka. Jaki to jest tak naprawdę biznes? No i stwierdziłem, że są lepsze biznesy, którymi się można zająć, a pszczoły mieć tylko dla pasji, dla przyjemności. No i można trochę z ludźmi o tych pszczołach pogadać. No i zobaczcie. Nadeszła sobie chmura piękna. Deszczyk sobie pada. Trawa rośnie. Jest zielona. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ciekawy jestem, co Wy o tym myślicie. Czy złe działania na moim zdaniem, w mojej ocenie. Cukier puder to sobie można do cukierni stosować w produktach różnego rodzaju. Bo nie nadaje się to w mojej ocenie absolutnie do poprawienia kondycji pszczelej, zdrowotnej kondycji rodziny pszczelej. Wręcz odwrotnie, skutek będzie widoczny dopiero po czasie, nie? Na schyłek lata.